Na tym filmie przedstawię niektóre nowości dotyczące tworzenia dokumentacji 2D. Na przykładzie tego modelu pokażę rozszerzenie opcji tworzenia linii przerwania. Wstawiamy model na naszej dokumentacji 2D. Następnie wybieramy opcję linii przerwania. Zaznaczam moją płytę, którą przed chwilą wstawiłem, a następnie punkty, przez które będą przebiegały linie przerwania. Oczywiście taka możliwość była również w poprzedniej wersji, natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie, mamy tutaj możliwość wybierania zarówno linii przerwania poziomych, linii przerwania pionowych, jak również linii przerwania pod kątem. Oczywiście można te przerwania łączyć między sobą, co tutaj właśnie pokazuje. Najpierw było przerwanie w poziomie, następnie przerwanie w pionie i mamy skrócony taki model. Oczywiście program pamięta te wszystkie wymiary, ponieważ wymiary te są brane z modelu 3D, a nie z 2D, dlatego tutaj wymiary na pewno będą się zgadzać. W tym modelu pokażę, jak się zmieniła opcja tworzenia przekrojów. Wstawiam model, a następnie na tym modelu tworzę pełen przekrój. Tutaj wstawię go pomiędzy tylko tymi dwoma otworami. Widać, że element został przecięty w tym miejscu. W wersji 2014 już nie musimy wchodzić w edycję tego przekroju, żeby zmienić położenie strzałek przekroju. Wystarczy złapać za jeden z końców, przyciągnąć w jedną stronę. Widok zostaje automatycznie odświeżony. Klikając prawym przyciskiem myszy na linię przekroju można odwrócić kierunek, jak również dodać złamanie na takiej linii. Kolejne stopnie też można w prosty sposób przeciągać. Widoki zostają od razu zaktualizowane. Kolejną nowością jest również aktualizowanie wymiarów. Kolejną nowością jest również aktualizowanie wymiarów. Po wstawieniu takiego wymiaru mamy możliwość złapania za jego koniec, a następnie ustawienia nowego punktu zaczepienia. Wymiar zostaje automatycznie aktualizowany.